Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 19. Błogosławionaś, któraś uwierzyła. Wierność, której nic nie zraża. Wielokrotnie już podkreślano ten rys wierności Maryi, okazany na godach w Kanie, gdy nie zraziła się pozornie odmowną odpowiedzią Jezusa. Nie nalegała wprawdzie na spełnienie swej prośby, ale nie zrezygnowała, nie uważała jej za odtrąconą, skoro zwróciła się do sług mówiąc: uczyńcie cokolwiek wam każe. Podkreślając ten rys, stawia się go nam za wzór, jak to należy, nie zrażając się pozornym niewysłuchaniem jakiejś prośby zwróconej do Boga, czynić mimo to wszystko, aby Bożemu zmiłowaniu utorować drogę. Dziś zastanowimy się nie tylko nad ufnością, z jaką Maryja nie zraziła się pozorną odmową Jezusa, ale nad ogólną linią niezrażającej się niczym wierności, która ciągnie się poprzez całe życie Matki Bożej. Po pierwsze, Maryja nie zrażała się nigdy niczym, co pochodziło od Boga. Jej wierności nie potrafiły zrazić ani pozorne sprzeczności pomiędzy żądaniami Bożymi, jak sprzeczności pomiędzy jej ślubem dziewictwa a koniecznością zawarcia małżeństwa. Nie zrażała się takimi sprawami, które z ludzkiego punktu widzenia mogą wydawać się ze sobą sprzeczne, gdyż w swej wiernej nadziei ufała zawsze, że skoro dwa wezwania pochodzą od Boga, to muszą one w dłoniach opatrzności zbiegać się w jedno, choć ludzkim oczom wydają się sobie przeciwne. Maryi nie zraziła obawa przed warunkami, w jakich będzie musiała urodzić Bożą dziecinę, lecz poszła do Betlejem, aby sprostać przedwiecznym zamysłom. Maryja nie zawahała się przed ucieczką do Egiptu, nie zrażając się olbrzymim trudem, na jaki ta ucieczka narażała ich oboje z Józefem. Maryja nie zrażała się niezrozumiałymi słowami czy nakazami. Wiedziała zawsze, że jest rzeczą zupełnie naturalną, iż umysł ludzki nie zawsze potrafi przeniknąć celowość myśli Bożych. Nie tylko się więc nie zrażała, ale tym skrzętniej, tym troskliwiej przechowywała w sercu ich wspomnienie. Maryja nie zrażała się długotrwałym odsuwaniem się w przyszłość Chrystusowej godziny. Tak samo nie zraziła się pozorną odmową syna na jej prośbę o cud. I nie zrażała się tymi słowami, jakimi później Jezus jak gdyby nie dopuszczał do pochwały swej matki, mówiąc, iż matką Jego jest każdy, kto pełni wolę Ojca w niebiesiech, lub że raczej błogosławieni są wszyscy, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, niż ta, która Go nosiła i karmiła. Jej wierność nie zrażająca się niczym, co pochodziło od Boga, którego miłowała, nie zrażała się także nigdy niczym, co pochodziło od ludzi lub wiązało się z jej stosunkiem do ludzi. Gdy natychmiast po zwiastowaniu powstała, by udać się śpiesznie do Elżbiety, nie zrażała jej myśl o uciążliwej drodze. Wobec rozterki Józefa, którą mogła odczuć jako straszliwą krzywdę wyrządzoną jej nieskalanej czystości, nie zraziła się ani do Józefa, ani do jego prawości i miłości. Doznawszy niegościnności przeludnionego Betlejem, nie zraziła się do tego miasta, które Bóg ustanowił miejscem ziemskiego urodzenia swego Syna. Mimo wszystko zamieszkała w nim z Jezusem, skoro mędrcy znaleźli ich w jakimś betlejemskim domu. A po latach, gdy Jezus, wstąpiwszy w niebo, powierzył jej macierzyńskiej pieczy swój powstający Kościół, nie zraziło ją do apostołów i uczniów to, co tak dobrze o nich wiedziała, że w czasie męki Pana odstąpili Go, rozpierzchli się w popłochu, a nawet się Go wyparli.
W tym niezrażaniu się niczym leży chyba najistotniejszy rys wszelkiej wierności. Składa się nań z jednej strony zapatrzenie się w cel, jakim jest Bóg i Jego wola. Takie zapatrzenie się, które rozwiewa wszelkie pozory, patrzy ponad głowami wszelkich przeszkód, rozprasza wszelkie mroki. A zarazem jest w tym niezrażaniu się jakiś wspaniały ludzki realizm, który bierze rzeczywistość taką, jaką ona jest. W głębokim przekonaniu, że najważniejsze jest wcale nie to, jaką ona jest, ale jaką może się stać pod wpływem łaski i ludzkiej wierności, ludzkiego współdziałania z wolą Bożą. Mało jest postaci wierności, które by nam były tak potrzebne, jak ta wierność, której nic nie zraża. Bo powiedzmy sobie szczerze, czyż nasza wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, a nawet Ojczyźnie, nie zawodzi dlatego przeważnie, że nas coś głęboko zraziło? Zrażanie się z powodu różnych ważnych i błahych przyczyn jest przeważnie tym, co najbardziej zagraża naszej wierności. Ileż to rzeczy potrafi zrazić nas do Boga. Zraża nas każdy nakaz, którego celowości nie potrafimy ogarnąć rozumem. Zraża nas pierwszy pozór, który zdaje się przeczyć prawdzie wiary. Zrażają nas ofiary, jakich Bóg od nas wymaga. Zrażają nas słabości czy usterki ludzi poświęconych Bogu, jak gdyby przez to, że są poświęceni Bogu, mogli przestać być ludźmi. Zraża nas rzekoma nieżyciowość różnych wymagań Kościoła. Zrażają nas nieudolne kazania. Potrafi nas nawet zrazić do Boga ciasnota myślenia jakichś pobożnych ludzi, którzy przecież przez to, że są pobożni, nie muszą koniecznie stawać się zaraz po ludzku mądrzy. Zrażają nas jakieś ciemne karty w dziejach Kościoła. Choć nie posiadamy przeważnie na tyle wiedzy historycznej, aby wiedzieć, co było ziemską, doczesną przyczyną pewnych zjawisk czy wypadków. Trudno wyliczyć wszystkie rzeczy, które potrafią nas zrazić do Boga i do wiary. W przeważającej większości nie są to rzeczy ani trochę związane z Bogiem i wiarą, lecz sprawy czysto ludzkie, wynikłe z ludzkiej ułomności. Tak samo zrażamy się do ludzi. Począwszy od słynnego powiedzenia: ja tam nigdy niczego nie daję żebrakom, bo to wszystko idzie na wódkę. Aż po zrażanie się do ludzi najbliższych albo takich, którym wiele zawdzięczamy. Zrażanie się za byle uchybienie, za lada przewinę lub nawet mimowolną pomyłkę. Właśnie w dziedzinie tego zrażania się, do którego jesteśmy tak skorzy, ujawnia się jaskrawo cała prawda zawarta w powiedzeniu Chrystusowym o widzeniu źdźbła w oku bliźniego, a nie widzeniu belki we własnym oku. Ta niedostrzegalna dla nas własna belka ma przy tym pewną szczególną właściwość, mianowicie tę, że ona to właśnie powoduje widzenie źdźbła w cudzym oku. Bo to źdźbło w oku bliźniego jest przeważnie tylko odbiciem tej belki, która tkwi w naszym własnym. Ktoś powiedział bardzo trafnie, że człowiek przeważnie podejrzewa lub pomawia innych o to, do czego sam jest zdolny lub przy sprzyjających okolicznościach byłby zdolny. Im bardziej ktoś jest sam czysty, sprawiedliwy, prawy, dobry, tym jest mniej podejrzliwy. Bo podejrzenie to jest zawsze odbiciem tego, co tkwi w nas samych, w stanie jawnym lub ukrytym. Jest rzeczą zdumiewającą, a powszechnie wiadomą, jak jedną i tę samą sprawę, czy tego samego człowieka, różni ludzie potrafią inaczej oceniać, wartościować, a nawet po prostu widzieć w zależności od tego, jakimi sami są. Zrażanie się wynika więc przede wszystkim z podejrzliwości, z tego, że za byle pozorem węszymy, iż ktoś nas chce oszukać, okłamać czy wyzyskać. Odnosimy to do ludzi, ale o zgrozo również do Pana Boga.
Maryja, która była samą czystością, nie zrażała się nigdy, gdyż nikogo i niczego o nic nie podejrzewała, bo w niej samej nie było ani cienia tego złego źdźbła, które mogłoby się odbić w cudzym oku. Ponieważ Maryja była niepokalana, żadne opary pychy czy niechęci nie mąciły jej widzenia rzeczywistości w Bożym świetle, czyli po prostu w pełnym świetle prawdy. W świetle tej prawdy widziała przede wszystkim jasno, jaka nieskończona przepaść leży pomiędzy umysłem Bożym a umysłem ludzkim. Nie zrażała się więc nigdy, jeśli czegoś, co pochodziło od Boga, nie potrafiła od razu zrozumieć. Dlatego to Maryja żyła z wiary nie tylko tak jak my, ale nieporównanie bardziej niż my. Gdyż dla niej było oczywiste, iż w doczesnym swym stanie umysł ludzki musi się oprzeć na wierze, jeśli chce dojść do oświecenia, a nie odwrotnie, gdyż wówczas zabraknie mu tej podstawy, na której musi się oprzeć, by dotrzeć do wiedzy o Bogu. Ale zarazem Maryja nie zrażała się do możliwości ludzkiego umysłu, stworzonego na podobieństwo Boże. Nieustannie starała się zrozumieć. Pytała, prosząc o oświecenie. Przechowywała w swoim sercu słowa i wypadki, by przez nieustanny wysiłek rozmyślania dotrzeć do ich zrozumienia. W świetle prawdy Maryja widziała również ludzi, ludzkie charaktery i ludzkie stosunki, nie takie, jakimi je uczynił grzech, ale takie, jakimi mogą się stać pod wpływem przeobrażającej łaski. To wszystko, czego ta łaska jeszcze nie dotknęła, albo to, co się jej wpływowi wymykało, napełniało Maryję niewymownym współczuciem, które jej wierność uprzedzającą pobudziło do zatroszczenia się o przybliżenie tych ludzi czy tych spraw do Boga. Tak uczyniła, udając się do Elżbiety i prosząc o cud w Kanie i trwając na modlitwie w Wieczerniku. I wtedy już żadne odległości, czy trudności, przeszkody, czy odmowy nie były w stanie jej zrazić. Wiedziała, że u Boga nie ma nic niepodobnego, lecz na to, aby mogła się stać wola Boża, którą jest uświęcenie ludzi i świata, potrzebny jest ludzki trud, gotowość woli ludzkiej, niezrażająca się wierność. I tu natrafimy na drugi powód naszego zrażania się – lenistwo. Ileż to razy zrażamy się nie dlatego, żebyśmy naprawdę byli przekonani, że jakaś rzecz jest bezsensowna, a więc nie może pochodzić od Boga, lub że jakaś prawda przeczy treści wiary, ale dlatego, że nie chcemy sobie zadać trudu pytania i rozmyślania, zgłębienia danej rzeczy, czy prawdy, do dna, poznania jej rzeczywistej treści. Tak samo nie dlatego często zrażamy się do człowieka, abyśmy wierzyli, że jest on godny potępienia, ale po prostu dlatego, że nie chcemy sobie zadać trudu cierpliwego pozyskania go dla Boga, czy poratowania go w imię Boże, aby utorować mu drogę do zrozumienia prawdy lub pokochania dobra. Maryję, Pannę wierną, której wierności nic zrazić nie zdołało, błagajmy, aby raczyła nam dopomóc w walce z naszą ustawiczną podejrzliwością i lenistwem, które zagrażają naszej wierności Bogu i ludziom. Amen.